Pierwszym krokiem będzie przygotowanie skina. Wybieramy dowolny skin, do przerobienia możemy użyć dowolnego edytora skinów Minecraft, link w opisie. Przechodzimy do edycji i preparujemy skórkę. Zauważ, że na naszym skinie mamy dwie warstwy, Body i Outer Layer. Jeśli chcesz uwydatnić jakieś elementy, to właśnie zrób to na Outer Layer, czyli na naszej warstwie zewnętrznej. Ostatnim krokiem jest przygotowanie twarzy, czyli wymazujemy oczy i usta, gdyż dodamy je w blenderze. Gdy skórka jest gotowa, pobieramy i przechodzimy dalej. Kolejnym krokiem jest pobranie darmowego addona Endertainer Rig. Link do wersji, z której korzystam, macie w opisie. Wypakowujemy archiwum i przechodzimy do Blendera. Wchodzimy w zakładkę Preferences i dodajemy pobrany addon. Aktywujemy, po czym przechodzimy do Edit, Open i otwieramy gotowy plik przygotowany przez twórcę, aby łatwiej nam było skonfigurować naszą skórkę. Tak powinien wyglądać nasz plik. Mamy Steve'a, targety, nasze kości i gotowe presety mimiki. Pora dodać własnego skina. Dodajemy nowy layout, odpalamy widok Material Preview, w Object Mode zaznaczamy element Steve'a, przechodzimy do zakładki Materiały i wgrywamy nasz spreparowany skin. To już coś. Teraz ten model możemy dowolnie zaznaczać i edytować. Jest do tego dobrze przygotowany. Spójrz, jak łatwo zmieniać kolor oczu. Zauważ, że warstwy Outer Layer nie są w trójwymiarze i nie przylegają do modelu. Musimy to zmienić. W Object Mode, przytrzymując Shift, zaznaczamy obiekty, które mają naruszony Outer Layer i klikamy slash. Jesteśmy w trybie izolacji. Musimy zaznaczyć wszystkie kolorowe kwadraciki. Gdy już je mamy, wychodzimy z trybu izolacji, pod klawiszem Ctrl F wybieramy Extrude Individual Faces. Naciskamy i teraz możemy wybrać, jak grube będą nasze uwydatnienia. Proponuję wartość 0,1 z klawiatury. Jak widzisz, nasza zewnętrzna warstwa jest trochę za duża i nie jest dopasowana. Możemy zaznaczyć ją i przeskalować w osiach. Pamiętaj, że gdy skalujesz coś w Object Mode, to zaakceptuj skalę pod skrótem Ctrl A. Naszą warstwę możemy dowolnie modyfikować, zmieniać długość włosów, dodawać nowe elementy itd. Na koniec, aby Subdivision Surface nie zaokrąglił nam naszych ścianek, zaznaczamy wszystkie wierzchołki z Outer Layer i ustawiamy Min Crease na 1. Pora na ustawienie szkieletu. Zaznacz target szkieletu i zmień tryb na Pose Mode. Teraz możemy zaznaczać targety i dzięki temu mamy kontrolę nad np. ręką. Spójrz, dodając addon Ender Rig otrzymaliśmy dodatkową zakładkę, w której możemy edytować zachowanie szkieletu. Ciekawą funkcją jest ustawienie zaokrąglenia krawędzi, np. na łokciu. Polecam przejrzeć więcej opcji, tymczasem lecimy do ustawiania miny. Zaznaczamy wszystko i wybieramy minę, po czym akceptujemy ją. W międzyczasie przygotowujemy kamerę pod render. Pora na ustawianie szkieletu. Robimy to w Pose Mode. Jeżeli chcemy przywrócić jakąś kość do jej bazowej pozycji, to przyda nam się skrót Alt-G. Polecam poświęcenie chwili i wyczucia kontrolek, aby nasze rendery wychodziły jak najlepiej. Możemy dodać plane'a, którego użyjemy jako tło. Przechodzimy do materiału i dodajemy gradient. Pomiędzy Color Ramp i Ctrl T na gradient, aby dodać noda mapy. Aby zadziałał wam ten skrót, potrzebujecie addona Node Wrangler. Kolorystyka tła jest dowolna. Możemy dopasować kolor np. do sytuacji albo do kontekstu miny. Dodajemy światła na wzór oświetlenia trzypunktowego. Zwróćmy uwagę jeszcze na kwadratowe krawędzie przy ustach i oczach. Możemy to zmienić, usuwając drivery i ustawiając Subdivision Surface na 2. Włączamy Viewport i działa. Finalnie ustawiamy cały kadr, renderujemy obraz i voilà, wasz render jest gotowy. Na dzisiaj to tyle, pozdro.